całej publice. Witam Was, choć nie jestem księdzem, ale człowiekiem wierzącym. Więc zapraszam na audiencję, która odbędzie się oto w tym biednym, skromnym domu, który wyglądał godzinę temu tragicznie, ale tutaj razem z moim kolegą, no i z pomocą Bożą, udało nam się wykonać tego cudu, że tak powiem. Matka Boska też trzymała kciuki. Jezus na krzyżu też trzymał kciuki, chociaż było ciężko, ale mówię, pomogę wam chłopaki. Dziękuję, pozdrawiam. Mi Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Chcecie zobaczyć wcześniejsze zdjęcie tego pomieszczenia? W ciągu 2 godziny ogarnęliśmy to pomieszczenie do stanu, gdzie na przykład to jest miejsce tutaj najgłówniejsze. Mój barek. Oczywiście zostawiamy. Tu następna komoda. Tu jest dla gości. Tu jest dla w razie jak utylizacja za słabo. Zaraz będziesz kurwa le... Ej, kurwa! Spokojnie, płuco tam się nie zalało chyba, nie kurwa? Ej, kurwa! Dawaj, kurwa! A to może siedzieć strażnik więzienny na wejściu. Oczywiście widoki będą piękniejsze. Szyba pancerna założona i zmieniona podłoga. Bo żeby tutaj prezydent w nogi mu nie zachodził, gdy przyjeżdża na audiencję razem z papieżem, który powinien. Dziękuję bardzo, pozdrawiam jeszcze raz. Powiedzę na swoje kurwa zdanie. Okazuje się, kurwa zaczęły, kurwa robić nie ma koło, a ja zapierdalam 32 godziny. I ja już chyba to mówiłem. Proszę, a to jest kurwa mój budżet, na który kurwa mam starczyć kurwa na cały dzień. Proszę mnie tu przybliżyć, gdzie to chuja, co to jest słyszą. Całodzienna praca. No kurwa ludzi, dumuj dać Boga, kurwa. Toż to życie nie da. Co nie ma na motę kurwa jak do chuja to niepodobny. Gdzie jest kurwa ten ząb kurwa? No wkurwiajcie.